I no, kto był wczoraj, to wie, co tutaj się działo, tak? Czy powiem tylko się pochwalę, moja córka wczoraj zaszła w domu i co zrobiła? Zbudowała labirynt dla robota, żeby jeździł. O, super. Także miała wczoraj zajęcie na wieczór. Więc witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będziemy dalej bawić się robotami, tak, programować już i pójdziemy sobie krok dalej, żeby nie przedłużać. Poproszę tutaj o wpisanie się na listę. Jeżeli ktoś się nie znajdzie, to tutaj jest dobre dopisanie, dobrze? Puszczę tą listę. Pan Adam, tutaj kto nie zna pana Adama, wczoraj kilka osób widzę, których wczoraj nie było, tak? Pan Adamczyk tutaj po prostu zaraża entuzjazmem, ja bym tak powiedziała. I także nie przedłużam, dziękuję. Witam. To ja bardzo króciutko dla tych osób, które wczoraj nie były. Rozmawialiśmy wczoraj, bawiliśmy się różnymi rzeczami. Dzisiaj też chciałbym Wam pokazać parę rzeczy. Wszystko to związane jest z tym, co teraz na pięknym slajdzie będzie widać, czyli tym, że w nowej podstawie programowej wchodzi nam programowanie jako element właściwie wszystkich przedmiotów. Rzecz, o której też być może mało powiedziałem wczoraj, a warto pamiętać. Mówcie swoim znajomym nauczycielom, że warto, aby na przykład na matematyce mówili o programowaniu, na fizyce, bo to są przedmioty, które bardzo łączą się z programowaniem. Oczywiście to programowanie już w klasach 1-3, w klasach 4-6, w klasach 7-8. To, co dzisiaj będę chciał z Wami zrobić, to troszkę dalej niż robiliśmy wczoraj, więc będziemy więcej programować niż się bawić nawet, chociaż mam nadzieję, że cały czas będzie to zabawa. Ja traktuję to jako bardzo dużą zabawę. Po prostu bawię się tym, co robię i tyle. Zaczniemy sobie dzisiaj od Pythona i grania w Code Commons. Spróbujemy sobie pograć chwilę. Nie będę Wam pokazywał zastosowań Pythona w fizyce czy w matematyce. To sobie odpuścimy. Tylko tyle, że jest na slajdach. Natomiast będę chciał, żebyśmy zrobili to, co wczoraj, czyli Arduino ze Snapem, czyli z przerobionym Scratchem, i zrobimy to, co robiliśmy wczoraj, czyli diody, plus dodatkowo do tego dołożymy fotorezystor, a potem to wszystko jeszcze zaprogramujemy w Pythonie, oprócz tego, że programujemy to w Snapie, czyli w graficznym środowisku. Później będziemy programować sobie Edisony, już nie tak jak wczoraj, czyli z kodów kreskowych, tylko mam gotowe scenariusze takiej przykładowej lekcji na 20-30 minut dla Was, żebyście zaprogramowali to w takim graficznym środowisku, a później spróbujemy wszyscy razem wspólnie zaprogramować każdy tego robota w ten sposób, żeby jechał dookoła po kwadracie, ale uwaga, zaprogramujemy to w języku programowania Python. Będziemy pisać. Tak, dzisiaj będę Was dusił i dusił i będzie ciężko. Ale na koniec mam nadzieję, że będzie już lżej, bo sobie zagramy. Zagramy sobie w Minecrafta. Pokażę Wam, jak można sterować ludzikiem za pomocą języka programowania, którym jest Python. W ogóle Raspberry Pi, na którym będziemy to robić, to jest sam sobie komputer, który ma swoje środowisko graficzne. Też mam nadzieję, że będziecie mogli je obejrzeć. Dlaczego wszędzie mówię o języku programowania Python? Ano dlatego, że przypomnę, tak jak wczoraj, od roku 2018 wchodzi na maturę. Więc warto pokazywać ten język programowania dzieciakom już od najmłodszych lat. A Python ma wiele możliwości, ma moduł żółwia, więc można zastąpić logomocję spokojnie Pythonem. Jest to oprogramowanie open source, a więc otwarte i darmowe dla każdego. I tak jak pani minister Streżyńska mówi, ja również jestem gorącym zwolennikiem wszystkich rozwiązań, które są legalne, za darmo, jest to open source. Ta prezentacja króciutka też była wykonana w oprogramowaniu open source. To wszystko, co widzicie przed sobą na komputerach, to jest oprogramowanie open source. I wszystko, co będę pokazywał, o ile nie powiem specyficznie, że to jest, nie wiem, coś, co trzeba zakupić, to jest legalne, za darmo dla każdego. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za tą chwilę uwagi przy prezentacji, bo ona była takim wprowadzeniem dla tych, osób, które są dzisiaj po raz pierwszy, a przypomnieniem dla Was.
Ale teraz chciałbym pokazać Wam jedną ciekawostkę, na którą natrafiłem dzisiaj rano.